użytkowy. Książę Albert zaszczycił ten salon swoją obecnością, a jest ranga ogromna. Mitsubishi Guppy. Samochód dostawczy. Szalenie ciekawa konstrukcja. Tylne koła skrętne, jakżeż małe kółka, ale ułatwia to wszystko. Znakomicie ułatwia to poruszanie się po mieście. Ten samochód może parkować przy krawężniku niemal pod kątem prostym. Proszę zwrócić uwagę, jak małe koła i jak bardzo skrętne, i jak nisko jest próg zawadowczy tego samochodu. A więc ktoś, ta ścianka się jeszcze otwiera, możliwość ładowania z boku. Jest to auto na pewno znakomite w tej chwili dla wszystkich małych przedsiębiorstw. Na szczęście niestety ciągle to jeszcze jest prototyp. Inny model Mitsubishi zamontowano na kolcie, na małym kolcie, a więc jest to auto, które znakomicie nadawałoby się dla jeszcze drobniejszych przedsiębiorców, dla sklepikarzy, którzy dowożą swoje produkty w niewielkiej ilości. Mitsubishi nastawia się ostatnio właśnie na tego typu samochody. Nowością w tej chwili, proszę Państwa, w firmie DAFA są nowe hydrokinetyczne tylne mosty. Doświadczenie oczywiście z rajdu Paryż-Dakar. Walka o tytuł, o prymat na świecie ze Scanią. DAF na razie bardzo ostro do przodu, ale ma kłopoty, ponieważ MAN i Pegaso w tej chwili bardzo ostro wychodzą do przodu. Największym konkurentem DAFA jest także Mercedes. Mercedes postanowił walczyć o prymat w Europie nie tylko poprzez podniesienie jakości swoich samochodów. Ostatnio miał kłopoty szalone. Bardzo zagraża mu na rynku niemieckim właśnie MAN. W związku z tym sport jest tą furtką, przez którą chce się Mercedes dostać do światowej czołówki. Stąd biorą się również wspaniałe zewnętrzne wystroje tych samochodów. I sukcesy na wyścigach, także na torze Hungaroring. Kabiny. Proszę Państwa, to jest to chyba, co w tej chwili jest najciekawszego w dziedzinie samochodów ciężarowych. Kabiny w tej chwili montowane są na specjalnych zawieszeniach poduszkowych, a siedzenia na żyrok, na takich specjalnych żyrozawieszeniach, które powodują to, że to siedzenie niemal w ogóle nie podlega żadnym wstrząsom przy przejeździe przez największe dziury. Renault celuje w tym. Renault po prostu nastawiło w tej chwili wszystkie swoje celowniki produkcji na to, żeby te samochody były najwygodniejsze. Jeżeli nie można konkurować z DAF-em w technologii czy z Scanią, w związku z tym walczy się o klienta poprzez stworzenie jak najcieplejszego, jak najwygodniejszego miejsca pracy.